Na kanale YouTube Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli na ekranie widzicie dzwoneczek, naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo Subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście w poprzednich programach, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego programy uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do liczniejszych odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod programem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami i porozmawiać, jest to możliwe, da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film wam się spodoba, łapka do góry. Gdy babiloński król Nebukadnezar podbił Judę, mimowolnie wszedł w kontakt z judaizmem, religią Izraela, czczącą Jachwę. Pokonanie Judy przez Babilon Niekorzystnie wpłynęło na opinię o Jachwę wśród mieszkańców biblijnego wschodu. Starożytni byli przekonani, że wojnę zwycięża królestwo, którego Bóg jest mocniejszy. W 605 roku przed naszą erą, po pierwszym zajęciu Judy, Babilończycy zrabowane ze świątyni jerozolimskiej naczynia liturgiczne złożyli w skarbcu babilońskiej świątyni Marduka. Oznaczało to, że Marduk pokonał Jachwę. Kto byłby zainteresowany zwyciężonym Bogiem? Deportacje Judejczyków do Babilonii sprzyjały przenikaniu judaizmu w społeczeństwo babilońskie. Król Bukadnezar przekonał się także, że hebrajscy jeńcy Daniel i jego towarzysze wybili się swoją wiedzą i inteligencją ponad mędrców babilońskich. Wyjaśnienie w 603 roku przed naszą erą Nebukadnesarowi snu o metalicznym posągu przez Daniela dało monarsze i jego dworowi poznanie przyszłości kierowanej przez Boga i doprowadziło do uznania Jahwe za Boga Wszechmądrego. Nebukadnezar powołał Daniela i jego przyjaciół na najwyższe stanowiska w państwie. W ten sposób Boża opatrzność przez Daniela i jego trzech przyjaciół mogła oddziaływać na króla i dwór. Również mędrcy babilońscy mieli powód do wdzięczności wobec Daniela za ocalenie im życia, gdy król kazał ich zgładzić za nierozwiązanie zagadki królewskiego snu o metalicznym posągu. Po tym wydarzeniu monarcha. Przez pewien czas okazywał szacunek Bogu. Jednak moce ciemności nie ustępowały. Wskutek buntu Judy Nebukadnezar w 597 roku przed naszą erą ponownie zajął Jerozolimę. Prawdopodobnie pamiętając o Danielu nie dopuścił do zniszczenia miasta i rzezi jego mieszkańców. Znowu deportowano judejczyków do Babilonii, by mogli misyjnie oddziaływać na ludność wśród której zamieszkali. Ale kto chciałby słuchać o ujarzmionym Bogu? To Marduk był panem świata na tronie w Babilonie. W 594 roku przed naszą erą Nebukadnezar wystawił w Dura Posąg symbolizujący wieczne panowanie Marduka i Babilonu. Wśród tłumu, który przybył na uroczystość poświęcenia posągu i oddał mu pokłon, był król Judy Sedekiarz. Szadrach, Meszach i Abednego tego nie uczynili, za co skazani zostali na spalenie w piecu. Ich cudowne ocalenie przekonało Nebukadnezara do uznania Jahwe za Boga Najpotężniejszego. Król wydał dekret, w którym zapisał, że nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Ocalenie trzech Hebrajczyków z rozpalonego pieca lotem błyskawicy rozeszło się po królestwie, przysparzając Bogu czci i poprawiając status Judejczyków. Wieści o Jachwę znalazły większy posłuch u Babilończyków, a Daniel i jego trzej przyjaciele, nadal piastując najwyższe urzędy w królestwie, mogli oddziaływać misyjnie na króla i dwór. Król Judy Sedekiasz złożył na Boga przysięgę wierności Nebukadnesarowi, ale złamał ją i zbuntował się. Rozsierdzony obłudą i buntami Judy. Nebukadnezar trzeci raz zdobył Jerozolimę w 586 roku przed naszą erą. Miasto zniszczył, ludność wymordował, a resztę zabrał do Babilonu. Wiarołomność Sedekiasza odepchnęła Nebukadnezara od Boga. Ale w tym czasie działał prorok Jeremiasz, który pozytywnie oddziaływał na króla Wywiad babiloński orientował się, co dzieje się w Judzie. Donosił królowi o działaniach Jeremiasza na rzecz utrzymania pokoju. Nebukadnezar wiedział, kim jest Jeremiasz i cenił go wysoko. Gdy więc Judea w 586 roku przed naszą erą została ostatecznie wymazana z mapy Bliskiego Wschodu, król babiloński wydał rozkaz ochrony i wolności dla Bożego Proroka. Prawdopodobnie Nebukadnezar zaczął wtedy rozumieć, że klęski Judy nie są wynikiem słabości Jahwe, ale jej niewierności. Bóg walczył o zbawienie Babilonu jeszcze trzy dekady, do 539 roku przed naszą erą. Tymczasem życie Nebukadnezara dobiegało końca. Księga Daniela, czwarty jej rozdział. Opisuje ostatni bój o zbawienie króla i jego wynik. Historia ostatniego boju o nawrócenie się haldejskiego monarchy zaczyna się już w trzecim rozdziale Księgi Daniela od wersetu 31. Wynika to stąd, że przyjęty w średniowieczu podział ksiąg Biblii na rozdziały i wersety. Tak bardzo ułatwiający jej badanie nie zawsze jest trafny. Ostatni fragment trzeciego rozdziału Księgi Daniela od wersetu 31 do 33 powinien należeć do czwartego rozdziału Księgi Daniela. Czytam Księgę Daniela, trzeci rozdział od wersetu 31. Nebukadnezar, król, do wszystkich ludów. Plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi. Pokój Wam! Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Z analizy powyższego zapisu wynika, że Nebukadnezar opisał historię swego nawrócenia w liście otwartym. Daniel zredagował go i włączył do swej księgi. Adresatami listu byli wszyscy mieszkańcy królestwa. W liście tym król ogłosił swoje doświadczenie, które skłoniło go do uznania Jahwe za Boga najwyższego. Władca babiloński oddaje hołd Bogu oświadczając, że jego panowanie jest wieczne ponad wszystko. Jest to rzeczywiście zaskakujące oświadczenie babilońskiego monarchy, który całe życie poświęcił Mardukowi i pozostałym bóstwom Babilonu. Jak do tego doszło? Opowiada dalsza część listu. Czytam czwarty rozdział, werset pierwszy. Ja Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Kiedy Nebukadnesar przeżył doświadczenie opisane w swoim liście? W ostatniej dekadzie swego panowania wskazują na to jego słowa zapisane w powyższym wersecie. Był to spokojny okres jego rządów. W burzliwym życiu króla taki okres nastał w końcu jego życia. Między Babilonią a Medią trwało przymierze, zawarte w 614 roku przed naszą erą przez jego ojca z jego teściem, królem Medów. W 567 roku przed naszą erą pokonał Egipt. Inne kraje nie miały większego znaczenia. Syria, Fenicja, Palestyna i pozostałe obszary imperium znajdowały się pod silną i niekwestionowaną władzą Babilonu. W tym okresie ustały podboje, państwo było mocne i uporządkowane, a na jego granicach panował spokój. Król zajmował się budownictwem, troszczył się o interesy państwa, intensywnie eksploatował bogactwa naturalne prowincji potrzebne dla gospodarki kraju. Doglądał wyrębu lasów cedrowych w Libanie, których drewno było potrzebne do budowy miast Babilonii pozbawionej lasów. W górach Libanu wadi Brissa odnaleziono naskalną inskrypcję Nebukadnezara, która przedstawia pokój i dobrobyt w tej prowincji królestwa w ostatniej dekadzie jego panowania. Obdarzyłem ten kraj szczęściem, niszcząc wszelkich jego wrogów, pisze Nebukadnezar. Rozproszonych mieszkańców przywiodłem do domów. Uczyniłem coś, czego przede mną żaden władca nie dokonał. Przeciąłem strome góry, rozprułem skały, otwarłem w nich przejścia i zbudowałem proste drogi dla przewozu cedrów. Połączyłem mieszkańców Libanu. By mogli żyć wspólnie i by ich bezpieczeństwu nikt nie zagrażał. Kolejnym argumentem wskazującym na ostatnią dekadę rządów Nebukadnezara jest fakt, że następny rozdział Księgi Daniela dotyczy upadku Babilonu. Możemy stwierdzić, że historia opisana w czwartym rozdziale Księgi Daniela wydarzyła się między 567 rokiem, kiedy Nebukadnezar pokonał Egipt, a 562 rokiem przed naszą erą, kiedy zmarł. Popatrzmy na drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty werset. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich pędców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, Haldejczycy i astrologowie, i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych bogów. Jemu opowiedziałem sen, Baltazarze, przełożony wróżbitów. Wiem, że Duch Świętych bogów jest w Tobie i że żadna tajemnica nie jest dla Ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi jego wykład. Wezwani przed Nebukadnezara mędrcy babilońscy znowu się skompromitowali. Ich porażka po raz kolejny wykazała bezsilność bóstw Babilonu. Daniela nie było wśród nich. Został wezwany przed króla dopiero wtedy, kiedy stało się jasne, że nie są w stanie wyjaśnić znaczenia snu. Niektórzy sugerują, że mędrcy zrozumieli sen, ale w obawie przed gniewem króla zataili jego znaczenie, lub też król rozumiał sen, ale chciał skonfrontować ich z Bożym prorokiem. Daniel cieszył się szacunkiem i poważaniem króla. Nebukadnezar uważał go za nadzwyczajnego człowieka, w którym mieszka duch świętych bogów. Odróżniał go od nadwornych mędrców. Popatrzmy na następną część czwartego rozdziału księgi Daniela. Czytam wersety od siódmego po piętnasty. A oto, co widziałem na moim łożu. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne. Jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, a owoc jego obfity, i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. I oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu. Oto anioł święty, stępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc, niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce i niech przejdzie nad nim siedem wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je komu chce, może nad nim ustanowić najuniżejszego z ludzi. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnezar. A ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu, ale ty możesz, gdyż duch świętych bogów jest w tobie. Nebukadnezar opowiedział Danielowi, że śniło mu się wspaniałe drzewo, w środku ziemi, sięgające aż do nieba. Było ono źródłem pokarmu. I miejscem spoczynku różnych zwierząt. Z rozkazu niebios zostało ścięte, a zwierzęta spod niego rozproszone. Jednak pięć drzewa w sposób szczególny został zabezpieczony metalowymi obręczami. Miało mieć udział ze zwierzętami i żywić się ziołami ziemi, egzystując pod gołym niebem. Ludzkie serce drzewa na siedem wieków miało się odmienić w zwierzęce. Z woli niebios sen na pewno miał się urzeczywistnić. Celem wypełnienia się snu miało być wykazanie, że Bóg jest najwyższym władcą i kieruje światem. Wezwawszy Daniela, Nebukadnezar był przekonany, że w przeciwieństwie do mędrców babilońskich. Prorok będzie w stanie wyjaśnić mu znaczenie snu. W księdze Daniela, w dalszej części, czytamy następujące słowa. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł: Panie mój, niech ten sen raczej dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity. I które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś ty, królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła świętego, stępującego z nieba. I mówiącego: Zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim siedem wieków. Taki jest wykład królu. I takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu moim panu. Wypędzą Cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi. I jak bydło trawą karmić Cię będą. Będzie Cię zraszać rosa niebieska. Siedem wieków przejdzie nad Tobą. Aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim. I że daje je temu, komu chce. A to, że polocono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy... Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Król zauważył zaniepokojenie na twarzy proroka. Domyślił się że sen ma niekorzystne dla niego znaczenie, ale zachęcił Daniela, aby bez obaw go wyjaśnił. Daniel wyjaśnienie snu rozpoczął od życzenia, by sen dotyczył raczej nieprzyjaciół Nebukadnezara. W tekście hebrajskim brzmi ono: Panie mój, sen dla nienawidzących ciebie, a znaczenie jego dla wrogów twoich. W Biblii tysiąclecia czytamy: Panie mój, aby sen odnosił się do Twoich wrogów, a jego wyjaśnienie dla Twoich przeciwników. W Biblii Jakuba Wójka przetłumaczono: Panie mój, sen niech będzie dla tych, którzy Cię nienawidzą, a wykład Jego dla nieprzyjaciół Twoich. W Biblii Gdańskiej: Panie mój, ten sen niech przejdzie na tych, którzy Cię nienawidzą, a wykład Jego dla nieprzyjaciół Twoich. Przekład tego fragmentu Księgi Daniela w Biblii Warszawskiej jest błędny. Daniel stwierdził, że drzewo symbolizuje Nebukadnezara i jego panowanie. Następnie wyjaśnił, że ścięcie drzewa oznacza utratę tronu i wypędzenie króla, który będzie prowadził zwierzęce życie aż do momentu, gdy zrozumie, że to Bóg ma władzę nad światem i kieruje jego historią według swojej woli. Proroczy sen zapowiedział, że zwierzęcy stan Nebukadnezara trwać będzie siedem wieków. W tekście użyty jest aramejski wyraz idan w liczbie mnogiej. Idan przetłumaczono jako czas lub rok. Aramejski wyraz idan występuje także w innych fragmentach Księgi Daniela. W drugim rozdziale i ósmym wersecie, że czas i dan wyzyskujecie, czytamy. W drugim rozdziale i 21 wersecie czytamy i On zmienia czasy i Dan. W trzecim rozdziale i piątym wersecie czytamy w czasie I Dan, gdy usłyszycie dźwięk rogu. W Księdze Daniela w trzecim rozdziale i 15 wersecie czytamy, czy jesteście gotowi, żeby w czasie I Dan, gdy usłyszycie dźwięk rogu. W siódmym rozdziale księgi Daniela, dwunastym wersecie, a trwanie życia zostało dane im aż do określonej pory i czasu, Idan. Z powyższych zapisów wnioskujemy, że Idan oznacza daną chwilę, określony czas, upływ czasu w ścisłej korelacji z danymi wydarzeniami, czas lub rok. Ponieważ proroctwo o drzewie. Ma charakter symboliczny, więc siedem idan należy rozumieć jako okres czasu wyznaczony przez Boga, w którym dokona się nawrócenie Nebukadnezara. Jest oczywiste, że w kontekście ostatniej dekady rządów Nebukadnezara nie mógł to być okres przekraczający kilku lat, a tym bardziej jego życia. Interpretacja okresu siedmiu idan jako długiego upływu czasu jest błędna. Daniel wyjaśnił królowi, że zabezpieczenie pnia drzewa oznacza zabezpieczenie jego tronu. Bóg zagwarantował mu, że jeśli po siedmiu idan upokorzenia nawróci się, to odzyska swoją władzę królewską. Senne bukadnezara o drzewie był więc proroctwem warunkowym, którego wypełnienie się zależało od postawy króla. Popatrzmy na werset 25 i dalsze w czwartym rozdziale księgi Daniela. To wszystko wydarzyło się Nebukadnezarowi. Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest tu wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia swojej wspaniałości? Przez rok ostrzeżenie Daniela pozytywnie kształtowało postępowanie Nebukadnezara. Po roku Król, podziwiając wspaniałość miasta stołecznego Babilonu, popadł w samouwielbienie i pychę. Historia dysponuje obecnie około pięćdziesięcioma glinianymi tabliczkami zapisanymi babilońskim pismem klinowym, na których Nebukadnezar przedstawia swoją działalność budowlaną w Babilonie. Na przykład od chwili, gdy Marduk stworzył mnie do królowania, a nebo syn jego powierzył mi swoich wyznawców, budowanie dla nich tak ukochałem jak życie. Albo zbudowałem ten pałac, siedzibę mojego królowania nad potężnymi królami, pałac radości, wesela w Babilonie. Wzniosłem Go na szczycie świata, z obrobionych kamieni i cegieł zbudowałem jego fundamenty. Albo uczyniłem Babilon świętym miastem, chwałą wielkich bogów, bardziej wyróżniającym się niż przedtem. Przyczyniłem się do jego odbudowy, uczyniłem sanktuaria bogów i bogiń jasny jak dzień. Żaden król między królami nie stworzył tyle. Żaden król nie zbudował tyle, ile ja wspaniałości zbudowałem dla Marduka. Zrobiłem wszystko, by wywyższyć Esagilę i odnowić Babilon, więcej niż kiedykolwiek było dokonane. Wszystkie moje cenne prace, upiększenia świątyń wielkich bogów, jakich dokonałem w większym stopniu niż moi poprzednicy królewscy, spisałem w dokumentach i złożyłem je dla następnych pokoleń. Wszystkie moje czyny spisane w tych dokumentach będą czytane, by poznać i pamiętać o chwale wielkich bogów. Może droga mojego życia przetrwa, może sprawią radość potomkom, może mój potomek będzie władał czarnoskórymi ludźmi aż do wieczności i może moje imię będzie dobrze wspominane w przyszłości. W zasadzie Nebukadnezar wybudował Babilon jeszcze raz od nowa, ponieważ w 698 roku przed naszą erą Król asyryjski Sancheryb zdobył i prawie doszczętnie zburzył miasto, a w międzyczasie poziom Eufratu podniósł się i duża część Babilonu znalazła się pod wodą. Tak więc zdecydowana większość odkopanych przez archeologów pozostałości Babilonu pochodzi z czasów Nebukadnezara. Dzięki wykopaliskom na temat Babilonu wiemy więcej niż na temat wielu średniowiecznych miast Europy. Nebukadnezar przekształcił Babilon w największą i najwspanialszą metropolię starożytnego świata. Babilon był zamieszkały przez około 500 tysięcy mieszkańców, a niektórzy historycy mówią nawet o milionie. Był większy od Niniwy, Aten i przyszłego cesarskiego Rzymu. Obwód miasta wynosił prawie 18 kilometrów. Przez Babilon przepływał Eufrat, a jego brzegi były spięte mostem opartym na ośmiu filarach. Na brzeża stanowiły port, do którego przypływały statki z odległych krain. Nebukadnezar otoczył stolicę przemyślanym systemem murów obronnych i fortyfikacji, czyniąc z niej twierdzę nie do zdobycia. Babilon był miastem świątyni i pałaców. Tabliczki klinowe z czasów Nebukadnezara wymieniają 53 świątynie, 955 sanktuariów i 384 ołtarze uliczne. Najwspanialszą budowlą Babilonu był cikurat etemenanki kamienny fundament nieba i ziemi. Na jej najwyższym siódmym stopniu znajdowała się świątynia Marduka. Etemenanki miała wysokość 92 metrów i przewyższały ją tylko dwie piramidy w Giza Cheopsa i Hefrena. Wokół Etemenanki rozbudowany został wielki kompleks świątyni Esagila, gdzie kończyły się procesje i odprawiano głównie ceremonie ku czci Marduka. Nebukadnezar wybudował w Babilonie trzy wspaniałe pałace. Na dachu jednego z nich dla Amytis, swojej medyjskiej żony tęskniącej za zielonymi górami Medii, sporządził wiszące ogrody jeden z siedmiu cudów starożytnego świata tworzące jakby miniaturę gór Medii. Rosnące tam drzewa i rośliny były nawadniane systemem rur, którymi pompowano wodę. W dobrym stanie zachowała się jedna z południowych bram miasta zwana Bramą Isztar, wiodła przez nią ulica procesyjna do Esagili. Jej kompletna rekonstrukcja i wiele zabytków Babilonu znajduje się w Muzeum Berlińskim, ponieważ na początku XX wieku Niemcy prowadzili w Babilonie wykopaliska archeologiczne. Babilon Nebukadnezara był nie tylko potężny, ale i kolorowy, zadziwiając starożytne narody. Budowle wznoszono z wypalanych, emaliowanych, pokrytą glazurą cegieł. Cegły murów były żółte, bram niebieskie, pałaców różowe, a świątyń białe. Były one pokryte płaskorzeźbami różnych zwierząt. Bykami z niebieskimi włosami, zielonymi kopytami i rogami, gryfami czyli mitycznymi stworami z głowami i ogonami wężów, nogami orłów i kotów oraz ciałem pokrytym łuskami lwami z białymi, żółtymi lub czerwonymi grzywami na niebieskim tle cegły nosiły imię i pieczęć Nebukadnesara. Teren stolicy zajmowały dzielnice handlowe, bankowe, administracyjne, przemysłowo-rzemieślnicze i mieszkalne. Babilonczycy dumni ze swojej stolicy uważali, że jest ona początkiem i centrum wszystkich krajów, kuczci Babilonu śpiewali pieśń pochwalną o następujących słowach. O Babilonie, Ktokolwiek Cię ujrzy, jest przepełniony radością. Ktokolwiek zamieszka w Babilonie, przedłuża swoje życie. Ktokolwiek źle mówi o Babilonie, jest jak zabijający swoją matkę. Babilon jest jak palma daktylowa, której owoc jest miły do spoglądania nań. Stary Testament w pełni potwierdza świetność Babilonu, przyrównując go do złotego kubka i nazywając perłą królestw. Przeczytajmy dalszy fragment czwartego rozdziału Księgi Daniela od wersetu 28. Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się królu Nebukadnezarze. Że władza królewska zostaje ci odjęta, będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić, i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. Odczytane wersety podają, że król zaczął się zachowywać jak wół, zarzucając wszelką troskę o swoje ciało. Współcześni psychiatrzy mogliby dopatrzyć się w takim zachowaniu pewnego rodzaju paranoi i schizofrenii. Historik psychiatrii Gregory Zilborg podaje kilka przypadków wystąpienia tej choroby w okresie od III do XVIII wieku. Ogólnie zwana jest insania zoantropika. Jest to rzadka choroba, którą sporadycznie można spotkać w Chinach, Indiach, Afryce i Ameryce Południowej. Jacques Ducan w swojej książce Wizja przyszłości w starożytnej księdze podaje, że w XX wieku kilka jej przypadków odnotowano w niektórych szpitalach Francji i przytacza następujący przypadek. Pacjent wyobraża sobie, że zmienił się w wilka, leka antropia, wołu, antropia, czy inne zwierzę, i naśladuje je często nawet w najdrobniejszych szczegółach. 49-letnia kobieta była przekonana, że jej głowa jest głową wilka z pyskiem i kłami, kiedy otwierała usta i chciała coś powiedzieć, warczała. I wyła jak wilk. Odnaleziono pewne starożytne zapisy, w których odnajdujemy ślady takich zaburzeń umysłowych w przeszłości. Pewien tekst babiloński, datowany na lata 1600 do 1150 roku przed naszą erą, podaje, jak na kim czy suku są to nazwy demonów. Sprawił, że moje paznokcie urosły. Nieopublikowane tabliczki klinowe, przechowywane w Muzeum Brytyjskim, wspominają człowieka, który jadł trawę jak krowa. W VII wieku przed naszą erą, a więc z czasów bliskich Nebukadnesarowi, pochodzi opowiadanie o Achikarze, w którym czytamy: Zostałem poniżony do ziemi. Moje włosy urosły tak, iż sięgały do ramion, broda sięgała mi do piersi, ciało pokryło się prochem, a paznokcie urosły mi jak szpony orła. Także w średniowiecznych podaniach ludowych o wampirach i wilkołakach możemy się dopatrywać śladów tych zaburzeń umysłowych o tendencjach drapieżnych. U Nebukadnezara Przejawiały się one w łagodniej formie, gdyż prawdopodobnie nawiedziła go poantropia. Choroba króla była przez dłuższy czas kłopotliwą zagadką, ponieważ biblistyka nie posiadała żadnego babilońskiego tekstu źródłowego na ten temat. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż starożytne sprawozdania raczej pomijały milczeniem. Niepowodzenia władców, a takim upokorzeniem była choroba Nebukadnezara. Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 1975 roku asyriolog Grayson opublikował treść pewnej tabliczki klinowej przechowywanej w Muzeum Brytyjskim w Londynie, zarejestrowanej kodem BMW. 34.113 w nawiasie SP 213. Tekst tabliczki jest fragmentaryczny i nie do końca zadawalający, ale być może nawiązuje do obłąkania króla. Podaje on, że jego życie wydawało się nie mieć wartości. Zarzucił kontynuację wielu rozpoczętych inwestycji budowlanych. Cierpiał na zanik pamięci do tego stopnia, że nie mógł rozpoznać swoich najbliższych. Wobec córki i syna stał się oschły i bez uczuć. Rozkazy przez niego wydawane były bez sensu lub wzajemnie sprzeczne. Babiloński kapłan z przełomu IV-Trzeciego wieku przed naszą erą, Berossos, autor historii babilońskiej, zanotował, że po 43 latach rządów, Nebukadnezar zachorował podczas budowy murów i zmarł. Abydenus, mało znany dziejopisarz grecki z III wieku przed naszą erą, potwierdza wypędzenie Nebukadnezara. Opętany przez Bożka czy coś w tym rodzaju wyszedł na taras swojego pałacu. Ogłaszając prorocze słowa i nagle zniknął. Wielu dziwi się, dlaczego obłąkany król nie został zabity i pozbawiony władzy, gdy stał się niezdolny rządzić krajem. Babilończycy byli bardzo przesądni. Wierzyli, że zaburzenia psychiczne spowodowane są przez złe duchy, przejmujące kontrolę nad swoimi ofiarami. Jeśli by więc ktoś zabił człowieka obłąkanego, zły duch przeszedłby na zabójcę. Gdyby opętanemu zabrano jego majątek lub urząd, to osoba, która się tego dopuściła, mogłaby doznać zemsty złego ducha dlatego obłąkanych odsuwano od społeczeństwa nie czyniąc im nic złego. Przeczytajmy sobie już ostatni fragment naszego rozważania od wersetu 31. A po upływie dni ja Nebukadnesar podniosłem oczy ku niebu. A gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem najwyższego. A żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie, a wszyscy mieszkańcy Ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z Wojskiem Niebieskim i z mieszkańcami Ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział mu, co czynisz. W tym właśnie czasie Powrócił mi rozum i dostojność, i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios. Gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością, tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Po upływie siedmiu idan, czyli określonego pełnego okresu, bo takie jest symboliczne znaczenie liczby siedem, w którym dopełniło się nawrócenie Nebukadnezara, król uznał Jachwę za Boga Najwyższego. Z badanego tekstu wynika, że mimo zaburzeń psychicznych, Nebukadnezar zachował świadomość i zdolność podejmowania decyzji w kwestii swoich relacji wobec Boga. Tak jak Bóg zagwarantował mu we śnie, po uznaniu Boga, Nebukadnezar odzyskał rozum i tron. Był to dla niego kolejny dowód, że Bóg w pełni panuje nad wszystkim. 43-letnia walka Boga o zbawienie babilońskiego władcy zakończyła się sukcesem. Nebukadnezar w pełni uznał Boga, stając się jego gorliwym wyznawcą. Józef Flaviusz, historyk żydowski na dworze rzymskim w drugiej połowie I wieku, w swoim dziele dawne dzieje Izraela napisał. Nebukadnezar z powodu swych bezbożnych czynów spadł do poziomu życia zwierząt dzikich, i dopiero gdy wieloma błaganiami wyprosił sobie miłosierdzie Boga, wrócił do ludzkiego sposobu życia i do władzy królewskiej, a odtąd aż do dnia śmierci wysławiał Boga jako dzierżyciela wszelkiej władzy. Kierującego losem ludzi. Amerykańska pisarka Ellen White w swojej książce Prorocy i Królowie tak opisała nawrócenie się babilońskiego monarchy. Pyszny monarcha stał się pokornym dzieckiem Bożym, z tyrana i wszechwładnego rządcy zmienił się w rozumnego i pełnego współczucia króla. Ten, który lekceważył Boga Niebieskiego i bluźnił mu, uznał teraz moc Najwyższego i żarliwie nalegał, aby jego lud okazywał bojaźń przed Bogiem. Spełnił się zamiar Boży, aby największe na świecie Królestwo okazało mu hołd i obwieściło jego chwałę. Ta publiczna proklamacja, w której król uznał miłosierdzie, dobroć i władzę Bożą, stanowiła ostatni akt jego życia opisanego w świętej historii. Nawrócenie się Nebukadnezara, najświetniejszego władcy Babilonu, położonego nad rzeką Eufrat na terenie obecnego Iraku, było cudem. Nebuchadnezar pojednany z Bogiem zmarł w 562 roku przed naszą erą. Miejsce jego pochówku nie jest odnalezione. Stał się zwierzęciem, aby przeżyć własną śmierć, czyli z wstać do nieśmiertelności podczas powrotu Jezusa w dniu ostatecznym. Wszystkich zainteresowanych wydrukiem dzisiejszego wykładu Proszę, aby nas o tym powiadomili, a my go wyślemy drogą mailową do Was. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Amen.